Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj przychodzę do was z dwiema naprawdę ciekawymi rzeczami. Po pierwsze, moja strona do głosowania na nowy awatar przed serwerem EU15. Dokładnie tak, zostały dla mnie zrobione 3 nowe awatary, no i wy jako moi widzowie będziecie mogli wybrać, którego będę używał na serwerze EU15. Zaraz oczywiście do tego przejdziemy. No i po drugie, giveaway wrześniowy. Giveaway za aktywność na kanale, plus oczywiście giveaway za kodzik twórcy tutaj. Wypadałoby już zacząć go rozstrzygać, dlatego że mamy prawie połowę września, także do tego też zaraz przejdę. Pewnie ten film macie podzielony na podrozdziały. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o tym, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. No i każdy, kto bawi się w tą aktywność, musi mieć subskrypcję na kanale. Także pamiętajcie o tym, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i wiadomo, kupujcie grzybki z kodem Neutral i wysyłajcie mi screeny, jak używacie tego kodu Neutral przy zakupie. Teraz wystartowała dzisiaj o 10 prerejestracja na serwer EU15. Tam trwa promocja na grzybki 20%, która będzie trwała do następnej niedzieli. Więc oczywiście z tym kodzikiem Neutral sobie kupujcie pakiety startowe, jakieś tam wasze zapasy i tak dalej, i tak dalej. No i wysyłajcie mi screeny, jak tego kodu używacie. Pamiętajcie o tym, dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Jestem trochę przeziębiony, zresztą pewnie po mnie widać na kamerce i też słychać, że jakieś tam przeziębienie mnie łapie. Także z góry przepraszam, jeżeli mój styl wypowiedzi, ton wypowiedzi i tak dalej będzie po prostu jakiś inny. Dobrze, na wstępie przejdźmy sobie do stronki do głosowania. No i teraz tak, już wam tutaj pokazuję, tak wyglądają moje 3 awatary. Dokładnie, teraz dzisiaj właśnie o godzinie 10 wystartowała prerejestracja, no i wy od dzisiaj od godziny 10 do tak naprawdę startu serwera, do 20 września do godziny 16:00 macie czas na głosowanie na awatar, który wam się najbardziej podoba i ja któryś z tych 3 awatarów będę miał ustawiony właśnie na serwerze EU15. Oczywiście pozostałe awatary są dla mnie, więc pewnie gdzieś je tam sobie ustawię na innych kontach, no ale ten awatar, który wy wybierzecie, który wygra, no to będzie ustawiony na EU15, pewnie tam chwilę po starcie serwera. No i tyle, i tak naprawdę tyle, więc macie tutaj możliwość wzięcia udziału aktywnie w tym, jaki awatar będę posiadał na serwerze EU15, na którym, przypominam, gramy long term, plus tworzymy gildię dla grzybiarzy, dla polskich grzybiarzy, także jak ktoś jeszcze szuka gildii, będzie planował kupować grzybki i tak dalej, to niech do mnie pisze na Discordzie w wiadomości prywatnej. No i dobrze, i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie informacje. Pamiętajcie, żeby rozsyłać tą stronę, link oczywiście do niej macie tam pewnie w przypiętym komentarzu, w opisie filmu i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, żeby tą stronę rozsyłać gdzie tylko się da, bo zależy mi na jak największej liczbie głosów. Także wysyłajcie po waszych znajomych, gildiach, nie wiem, rodzinie, no gdzie tylko chcecie. Podeślijcie ten link, który będzie w przypiętym komentarzu i opisie tego filmu i niech po prostu dana osoba zagłosuje na taki awatar, który jej się najbardziej podoba. Wiadomo, jak to wygląda. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o moje awatary, co mogę tutaj powiedzieć? Generalnie ja osobiście uważam, że awatary nie są tak fajnie dopracowane, jak mogłyby być. To już jest moja chyba 3. strona do głosowania, jeżeli chodzi o awatary. Miałem przed W57 bodajże, miałem chyba przed EU4, no i mam teraz przed EU15. Pierwszy raz mam taką stronkę przed serwerem, na którym planuję aktywnie i długo grać, więc to jest oczywiście na pewno bardzo fajne. Natomiast no tutaj awatary uważam nie są aż tak fajnie dopracowane jak pozostałych twórców, bo oprócz mnie jeszcze kilku twórców ma swoje strony do głosowania, no i na szybko wam pokażę, jak te awatary wyglądają. No ale właśnie, tutaj jak sobie zerkniemy na przykład na awatary przed EU4, gdzie miałem swoją stronę, no to tak, po pierwsze to jest właśnie ten awatar, który widzicie tutaj, to jest ten mroczny elf, bardzo ładny awatarek, bez żadnych wodotrysków, ale bardzo ładnie zrobiony. Kolejny to jest ten demon, też uważam, że bardzo ładny, też fajnie to wszystko wygląda. No i ten Venom, w sensie ten człowiek połączony z Venomem, również świetny awatar, bardzo mi się podoba. Także no kurczę, tam 3 awatary miałem i 3 były naprawdę super. No a tutaj przed tym EU15 mi osobiście moje awatary się jakoś bardzo nie podobają. Oczywiście ja zawsze byłem taki, wiecie, bardzo wymagający, bardzo taki no samokrytyczny i tak dalej. No tu jeżeli chodzi o awatary, to ja nie mam zbyt dużego pola do popisu, bo ja tylko daję opis, wysyłam zdjęcia i tak naprawdę wszystko leży w rękach artysty, jak on to narysuje. No ale powiem wam szczerze, że mówię, mogłoby to wyglądać, szczerze mówiąc, lepiej moim zdaniem. No i dobrze, pierwszy awatar, pierwszy od lewej, to jest elf, po prostu zwykły elf.
i trzyma mojego pieska na rękach. W sensie ja go trzymam na rękach, taki awatar miał to być. I już wam tutaj od razu pokażę zdjęcia, które wysyłałem. Sami zobaczcie, tu są moje zdjęcia, ja to mam troszkę tak pomieszane. Natomiast właśnie tutaj no taka powiedzmy cwana buźka, no tu nawet jeżeli chodzi o twarz tego elfa, a moją buzię na zdjęciu, bo to zdjęcie było wysłane do tego pierwszego awatara, jest całkiem podobne. Oprócz tego wysłałem jeszcze, abym ja oraz mój piesek abyśmy byli ubrani właśnie w ten płaszcz Fidgeta, dlatego że mój piesek nazywa się Fidget. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli osoby z YouTube'a nie wiedzą, które nie śledzą streamów, więc właśnie powinien być ubrany w ten płaszczyk ja i on, i tak faktycznie się stało. No i tutaj jeżeli chodzi o zdjęcie mojego pieska, no to podesłałem jak on wygląda, żeby mniej więcej był odwzorowany na awatarze, więc tutaj macie właśnie zdjęcie mojego pieska. Także no, ten awatar chyba najlepszy, szczerze mówiąc, najbardziej mi się podoba i najbardziej jest taki, no, nie ma żadnych wodotrysków, ale przez to, że jest ten piesek, no to jednak bardzo to ładnie wygląda. Jak tutaj sobie w ogóle powiększymy, chyba mogę tak zrobić. Aha, wy tego nie widzicie, no to już może zobaczycie w gierce, natomiast jak ja troszeczkę to powiększę z altem, to zobaczcie, oczka tego fidgeta tak zerkają na mnie, to mówię, jak już to będzie w grze ustawione, to będzie jeszcze lepiej widać, w każdym razie jego tutaj źrenice, nazwijmy to, są skierowane na mnie, także no bardzo słodko to wygląda, on jest taki malutki, ja go trzymam w rękach, no ładny, ten awatarek jest tak bym powiedział, no w miarę ładny, w miarę sensowny, no i on mi się właśnie chyba najbardziej podoba. Także no, to zdjęcie wysłałem właśnie do tego awatara. Teraz tak, kolejne zdjęcie, to wysłałem do orka. To wysłałem do orka, czyli do tego środkowego awatara. Środkowy awatar to jest ork. On też nie jest najgorszy, z racji tego, że to jest po prostu tak bardziej prześmiewczo zrobione, nie? Taki awatar prześmiewczy, on miał być zły, takie zdjęcie swoje wysłałem, no ja też nie jestem fotogeniczny, więc no, jak wy sami rozumiecie, w każdym razie takie swoje zdjęcie wysłałem. No i dodałem, żeby jeszcze ten ork miał założoną tą zbrojkę z gry, natomiast żeby ona nie była jakoś super widoczna, nie? Żeby była tak delikatnie pokazana, no i faktycznie tak jest, więc to tak troszeczkę prześmiewczy ten awatar, prześmiewczo zrobiony, w każdym razie no tutaj... Generalnie spoko, jak na taki, wiecie, nie awatar poważny, tylko prześmiewczy, no to nie ma tragedii. No i ostatni awatarek, to już wam tutaj tłumaczę, bo z nim było najwięcej problemu, jeżeli chodzi o opisanie go. Natomiast tak, takie coś wysłałem, no ja tutaj miałem być niby taki zły, no nie do końca zły, to miała być taka, powiedzmy, no twarz taka zwykła, moja zwykła twarz. Natomiast no ja sobie nie umiem robić zdjęć, więc no wyszło jak wyszło. W każdym razie dodałem dokładny opis tego awatara. Od razu tutaj zaznaczam, że inspirowałem się awatarem Tunego. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda awatar Tunego, to już wam tutaj pokazuję, bo jego awatar mi się bardzo, bardzo podoba. On się tu nazywa po prostu Tuny. Tak, zobaczcie, on ma tutaj tą kość. A, nie widzicie? Moment. On ma tutaj tą, no takie pół na pół, pół twarz z kości, pół właśnie, no taki żniwiarz, nie? Taki ponury żniwiarz, tutaj właśnie z tą kosą. Strasznie fajnie to wygląda. Bardzo mi się jego awatarek podoba. Co prawda jest taki troszeczkę, no mały, w sensie wiecie, ta kosa jest większa od tak naprawdę niego całego, ale overall wygląda to naprawdę bardzo fajnie. No i też nie ukrywam, że inspirowałem się tutaj awatarem Tunego. Właśnie, dlatego też już wam pokazuję. Takie zdjęcie wysłałem, to jest zdjęcie, które dałem. Miało być to, bo to był ogólnie awatar, który chciałem użyć na swoim nekromancie. Z racji tego, że nekromanta to jest klasa postaci, która mi się teraz najbardziej podoba, najprzyjemniej mi się gra, jest taka najbardziej fun to play moim zdaniem, no to właśnie chciałem, żeby pasowało do nekromanty, więc wyraz twarzy miał być taki, jak nekromanta w grze, jak ta grafika nekromanty. No, możecie szczerze mówiąc sami sobie tutaj odpowiedzieć, czy jest podobna. No nie bardzo, no szczerze mówiąc nie bardzo, co by nie mówić. Miała być ubrany w tą zbrojkę z gry, no więc tutaj ta zbrojka faktycznie jest, to widać. No i co? I miała trzymać właśnie tą kosę w ręce. Także no, ta kosa jest faktycznie również trzymana. No i tyle. I tyle, jeżeli chodzi o materiały. Mówię, co, to jest oczywiście mroczny elf. Co do niego miałem największe takie oczekiwania, najdłuższy opis dałem, najwięcej szczegółów i tak dalej. No a wyszło coś takiego. Powiem wam tak. Jeszcze tutaj, gdybym
Faktycznie, może ja to jak powiększam, to lepiej wygląda, więc może damy sobie tak. Faktycznie, gdyby tutaj ta twarz nie była jakaś taka długa, zobaczcie, ona jest strasznie taka długa, tutaj w ogóle brodę mam zrobioną, jakbym miał, nie wiem, 3 podbródki, no aż taki ulany to nie jestem, no to faktycznie by to nie wyglądało tak źle, nie? No tutaj ten błysk z oczu, ta kosa z tyłu, no ogólnie zamysł jest bardzo, bardzo fajny, tylko no mówię, ta moja twarz, no gdyby ta twarz wyglądała jak powiedzmy ta tutaj, na tym mrocznym elfie, którego mam na swoim magusiu, no to by było super, nie? No a tutaj z tą twarzą, no coś ewidentnie poszło nie tak, no i tyle. I tak po prostu wyglądają moje awatary, mówię, ja sobie na pewno tych awatarów użyję na jakichś innych serwerach. Myślę, że tego mimo wszystko ustawię na tym nekromancie, no bo taki był zamysł. Tego orka może sobie ustawię, nie wiem, na wojowniku, zobaczymy jeszcze. No i tego, ten myślę w ogóle, że wygra, bo już widziałem wasze opinie gdzieś tam na Discordach i tak dalej. No to tutaj Fidżecik, czyli mój piesek, łóżek wszystkich, tak więc raczej większość osób będzie głosować na tego. Ale oczywiście nic nie sugeruję, nic wam nie mówię, głosujcie na ten awatar, który wam się najbardziej podoba. Ja osobiście zagłosuję również tutaj na Fidżecika. No i po prostu klikamy któryś z tych trzech awatarów, wtedy on jest taki, wiecie, podświetlony, takie ma powiedzmy złote tło, no i klikamy głosuj teraz i tyle. I tak naprawdę tyle, dziękujemy, zagłosowane. No i tu jeszcze mamy dołącz na żywo do startu serwera EU15 i mamy właśnie odliczanie do tego startu. Także dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tych awatarach, który wam się najbardziej podoba, jak to wygląda. No mówię, ja opis dałem najlepszy, jaki potrafiłem, zdjęcia no nie były wybitne, ale mówię, no ja sobie zdjęć nie umiem robić. Tak czy inaczej, no ta strona przed EU4 była naprawdę super, wszystkie trzy awatary świetne, no a tutaj wyszło coś takiego. Od razu wam tu może pokażę pozostałe awatary. Zobaczcie, tutaj tak dla porównania, nawet nie będziemy się bardzo zagłębiać ani nic, tylko na szybko. Patrzcie, ile pozostałe awatary mają różnych detali, różnych tutaj szczegółów. Jakoś to tak jest, no moim zdaniem lepiej po prostu zrobione, lepiej narysowane, więcej mówię tych szczegółów, no po prostu lepiej, najzwyczajniej w świecie lepiej jest to zrobione. Tutaj Kugi, czyli chyba czeski twórca, ma awatary, no ja jestem fanem Mrocznego Elfa, więc zagłosujemy sobie na Mrocznego Elfa, dlaczego by nie? W ten sposób. Dalej mamy Fena, czyli to jest jakaś babeczka. No ona też. Jej awatary mi się akurat jakoś super nie podobają. No dobra, cofam. Ten mi się podoba, ale no też jest bardzo dużo detali. Zobaczcie, tu jakiś kotek. No jest to jakoś tak bardziej precyzyjnie narysowane, lepiej. Nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc. Nie wiem, z czego to wynika, ale no ten awatar trzeci naprawdę wygląda świetnie. Też dla jakiegoś maga, dla jakiegoś nekromanty awatar będzie naprawdę super, więc zagłosujemy sobie na niego. No i tutaj jeszcze mamy ostatni, Gerit. Nie wiem, szczerze mówiąc, co to jest za twórca, z jakiego kraju, a nic. Ale no też, tutaj ten mroczny elf z tą zbrojką złotą naprawdę się fajnie komponuje. Tutaj mamy właśnie tego orka, tutaj mamy chyba zwykłego elfa. No też jakoś jest więcej detali, też to wygląda, kurde, jakoś lepiej. Nie wiem, czy ja jestem bardzo krytyczny wobec swoich awatarów, czy autentycznie, no, moje awatary zostały jakieś zrobione tak, nazwijmy to, po łebkach. Nie wiem, nie mi to oceniać. Ja bezpośredniego kontaktu z artystą, który rysuje te awatary, nie mam. To wszystko jest przez pośrednika, że tak powiem, przez osobę pośredniczącą, więc no tutaj ja dałem od siebie co mogłem, opisy dałem jakie mogłem, wszystko było, uważam, dobrze opisane, bo jeszcze sobie na spokojnie czytałem te opisy, jak to miało wyglądać. No a wyszło jak wyszło, trudno, jest jak jest, mimo wszystko tutaj jestem bardzo zadowolony. Dobra, tutaj to zagłosuję na tego, bo mi się podoba. Mimo wszystko jestem zadowolony, że mam tutaj awatarek ze swoim pieskiem. No w zasadzie z naszym pieskiem, z moim i mojej narzeczonej, który właśnie się wabi fidget i po prostu z tym fidżecikiem, no, będziemy w gierce, nie? To jest fajne, to mi się jak najbardziej podoba, to jest akurat na duży, duży plus. Chociaż szczerze mówiąc, ten fidget na awatarze też niezbyt podobny do fidżeta w realnym życiu. Jeszcze wam tu na szybko pokażę, no może wam troszkę powiększę nawet to zdjęcie, zobaczmy tak. No taki podobny, niepodobny, nie? Taki pół na pół bym powiedział, no. No ale tak to wygląda. Także tyle, wy macie link oczywiście pewnie na Discordzie wam wrzuciłem, na kartę społeczność, gdzie się tylko dało. Również tutaj właśnie w opisie tego filmu, w przypiętym komentarzu. Także wy głosujcie gdzie tylko możecie na ten mój awatar. I rozsyłajcie mój link do głosowania, żebyśmy tych głosów nabili jak najwięcej. Dziękuję wam pięknie.
Jest mi tu bardzo miło za to, że mnie wspieracie nawet poprzez oddanie głosu na któryś z trzech nowych awatarów. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o te awatarki i teraz przechodzimy do giveawaya. Przechodzimy sobie do giveawaya i już wam tutaj wszystko poustawiam, żebyście na pewno mieli widoczne. Także musicie mi dać momencik, ja pewnie tutaj zrobię cięcie. Okej, i teraz tak, na czym polega giveaway? Giveaway robię od 1,5 roku co miesiąc. No i teraz jedna połowa giveawaya idzie do najaktywniejszej osoby na kanale, a druga połowa giveawaya idzie do osoby, która używa kodu twórcy Neutral przy zakupach grzybków. I tak jest co miesiąc. Od przyszłego miesiąca zasady, jeżeli chodzi o kod twórcy, będą się niestety musiały troszkę zmienić. Tutaj, że tak powiem, takie narzucenie odgórne. Natomiast póki co jeszcze we wrześniu kontynuujemy na starych zasadach. Ale jak już się to wszystko zmieni, to wam oczywiście wszystko wyjaśnię, podejrzewam, że w osobnym filmie. Natomiast tak, każdy zakup z moim kodem twórcy na stronie home.syfygame.net z kodem Neutral to jest jeden numerek w giveawayu. Każde wydane 400 zł z moim kodem twórcy Neutral to są dwa numerki w giveawayu. No i do tej pory od ostatniego giveawaya, czyli sierpniowego, mamy tyle numerków. Tutaj wam przelecę na szybko listę. Jeżeli kogoś bym nie dopisał, jeżeli kogoś by tu brakowało, to proszę się do mnie odezwać w wiadomości prywatnej. Mogło się zdarzyć, że kogoś pominąłem i tak dalej. Natomiast nie mam tego w zwyczaju robić. Raczej się staram na bieżąco wszystkich dopisywać i uzupełniać. Natomiast na ten moment mamy tutaj 108, a nie, nawet więcej, o kurde, ponad 208 osób. 208 osób, które wysłały mi screena, że kupiły coś z moim kodem twórcy. No i po prostu wiadomo, są tutaj dopisane. I teraz tak, w tym miesiącu mamy ponownie 400 zł w giveawayu. Ponownie 400 są do wzięcia. 200 zł idzie do kogoś z kodu twórcy, za kodzik twórcy, czyli tutaj do tego Excela. No i 200 zł pójdzie dla kogoś za aktywność na kanale. Tu też wam zaraz oczywiście wszystko pokażę. I jakie są zasady? Teraz w ogóle wystartowała prerejestracja na EU15, więc jak planujecie grać, kupujecie, nie wiem, tylko pakiet startowy, może pakiet twierdzy, potem jak już serwer wystartuje, może jakieś grzybki, cokolwiek, to róbcie to z moim kodem twórcy Neutral. Już dzisiaj możecie to zrobić, dlatego że wystarczy, że wejdziecie tutaj sobie w opcję. Jak macie już swoje konto, poczekajcie, na EU15 tak jak ja mam, to wchodzicie sobie w opcję, w ustawienia, zakładka tutaj postać, no i tam macie ID postaci. Te ID postaci kopiujecie, wchodzicie na stronę home.syfygame.net, wklejacie te ID postaci i jesteście zalogowani i możecie robić zakupy. To jest oficjalna strona twórców Shakesa, jest połączona z Shakesem, więc nie jest to nic, że tak powiem, na lewo. No i właśnie, przy zakupie jakiegoś pakietu macie pole kod twórcy, rozwijacie pole kod twórcy, wpisujecie Neutral i tyle. Robicie screena, kupujecie, wysyłacie do mnie na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie mam tylko wygodnie i ja was tutaj do tego Excelka dopisuję do comiesięcznych giveawayów. Także pamiętajcie o tym, bo dla której z tych osób poleci 200 zł PSC albo grzybki za 200 zł. To oczywiście zwycięzca sobie sam wybierze, no więc teraz jest dobra opcja, żeby jeszcze w tym giveawayu wziąć udział. Dlatego, że rozstrzygnięcie tego giveawaya będzie za tydzień. Za tydzień w piątek, pewnie na streamie ze startu serwera EU15, zrobimy sobie rozstrzygnięcie tego giveawaya i po prostu wyłonimy zwycięzcę. Oczywiście giveawaye co miesiąc się zazębiają, więc teraz jak się skończy wrześniowy, jak wyłonimy zwycięzcę wrześniowego, to można do mnie dalej podsyłać screeny na giveaway październikowy. Jezu, to już październik będzie. Także mówię, giveawaye się zazębiają, zawsze można kupować z kodem, zawsze można te screeny wysyłać, bo ja zawsze tutaj, no po prostu dopisuję. Jak nie do wrześniowego, to już do październikowego, wcześniej jeszcze do sierpniowego. Wiadomo jak to wygląda, nie? Giveaway się po prostu zazębiają. I tyle. Do której z tych osób tutaj na liście polecą 200? Rozstrzygnięcie będzie za tydzień właśnie na streamie na Twitchu. Na żywo, żeby nie było wątpliwości, że coś jest ustawione. Teraz jeżeli chodzi o drugą połowę nagrody za aktywność na kanale, no to mamy tutaj drugiego Excela i jak widzicie tutaj no, mamy w tym momencie 225 osób, każdy jest zapisany i każdy ma ileś numerków. I teraz tak, ja jeszcze muszę policzyć numerki za ostatni film, nie ten, który wlatuje dzisiaj, tylko ten, który wleci, który wleciał tam parę dni temu, 2 albo 3 dni temu, nie pamiętam już. W każdym razie jak policzę za niego numerki, to również rozstrzygnięcie będzie na streamie.
i po prostu będziemy mieli to zamknięte. Maksymalnie 12 numerków będzie można mieć. Ja tutaj mogę sobie to sortować po numerkach i tak dalej. No takich osób na pewno będzie więcej niż jedna, więc z każdej osoby, która będzie miała 12 numerków, ja sobie wyłonię po prostu wszystkie te osoby. Każdy będzie miał tu po lewej stronie jakiś numerek. No i te numerki wrzucę tam na jakąś stronkę i jedna z tych najaktywniejszych osób na kanale wygra grzybki za 200 zł albo 200 zł PSC. Ja postaram się do tego siąść w ten weekend, podopisywać wam jeszcze zaległe numerki, posprawdzać to wszystko, żeby się zgadzało i po prostu jak już będę miał to zrobione, to na najbliższym streamie wyłonię zwycięzcę. Ze zwycięzcą się oczywiście skontaktuję bezpośrednio, też na Discordzie pewnie napiszę, kto wygrał i tak dalej, żeby tutaj nie było wątpliwości i żeby oczywiście... No jakby wiadomo, żebyście też mieli tego świadomość. Także podkreślam, od dzisiejszego filmu, od tego filmu, który teraz wlatuje, który teraz oglądacie, już będzie aktywność na kanale liczona do kolejnego giveawaya, który będzie w październiku za aktywność na kanale. Pamiętajcie o tym. Także poprzednim filmem, już wam dokładnie mówię którym, filmem, który wleciał 11 września, czyli 2 dni temu, zamykamy tego giveawaya. Ja jeszcze policzę komentarze właśnie za ten film z 11 września, pododaję numerki i po prostu wyłaniamy zwycięzcę, a od dzisiejszego filmu już się liczy od nowa, robię od nowa Excela, od nowa dopisuję ludzi i po prostu będziemy mieli jakby kolejny giveaway, który pewnie się zamknie jakoś tam w październiku, nie? Jakoś tam w połowie października. Także wy musicie tylko pamiętać, żeby pod każdym filmem zostawiać like, komentarz, oczywiście wiadomo, subskrybować mój kanał. No i tyle, reszta już jest jakby w mojej gestii. Ja tutaj jak widzicie wszystko dopisuję, prowadzę sumiennie tego Excela, na bieżąco sobie to aktualizuję. Także no, także z tym nie powinno być problemów, tak to wszystko wygląda. Was to nic nie kosztuje, jest to chwila, moment, a można sobie wygrać albo 200 zł PSC, albo właśnie grzybki za 200 zł. W tym miesiącu jest łącznie 400 zł na te dwa giveawaye, nazwijmy to dwa giveawaye. Jeden za używanie mojego kodu twórcy, drugi właśnie za aktywność na kanale. Za miesiąc może będą tylko 200 zł. Wszystko zależy od tego, jak często będziecie używać kodu twórcy mojego, żebym ja po prostu wiedział, na ile sobie mogę pozwolić, żeby wam coś tam oddać w ramach wdzięczności za to, że mnie wspieracie właśnie kodem twórcy przy zakupie jakichś tam pakietów, grzybków i tak dalej na tej stronce. Dobrze, tyle ode mnie chyba. Tak mi się wydaje, że wszystko wam powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania co do giveawayów, to oczywiście pytajcie najlepiej w wiadomości prywatnej na Discordzie, na Instagramie czy tam na mailu, dlatego że najłatwiej mi będzie odpowiedzieć. No i co? Oczywiście pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, także każdy like plus komentarz to jest jeden numerek w giveawayu. Od dzisiejszego filmu startuje już giveaway październikowy, już będę dopisywał do październikowego. Oczywiście musicie subskrybować kanał, żeby zwycięzca, jak wejdę na jego profil, to żeby subował, bo to jest też wymagane. Co więcej, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Głosujcie na mój nowy awatarek na EU15 i kupujcie grzybki z kodem neutral. Kupujcie grzybki oczywiście z kodem neutral. Dziękuję wam pięknie za liczne comiesięczne wsparcie. Tyle ode mnie. Ślicznie wam dziękuję. Wszystko. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. I tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!